Obejmowałeś kobiety. Widziałam. Obejmowałeś jakąś kobietę w moim domu. Chciałam cię z nią rozdzielić i dlatego spadłam. To twoja wina. Przez ciebie straciłam dziecko. To był wypadek. Nie. To twoja wina, bo byłeś z inną kobietą. Przez ciebie i przez nią straciłam nasze dziecko. Nienawidzę cię. Pójdę z panem. Zostań tu. Nie jesteś mile widziana w moim domu. I choć Guillermo cię wspiera i chroni, wyrzucę cię na bruk. Wystarczy. Wyrywa mi pani ramię. Wynoś się po dobroci, bo pożałujesz. Don Guillermo mnie tu przyprowadził. Stawiasz się parweniuszką? Nie jestem parweniuszką. Nie peskuj. Muszę, bo pani na mnie krzyczy. Moja mama umarła, a Don Guillermo mnie tu przywiózł. Wiem, co tobą kieruje. Wiem, kim była twoja matka. Choć nie miała grosza przy duszy, to jednak umiała patrzeć w górę i zapewniła ci przyszłość. Co, koc mouchu? Moja mama była świętą kobietą. Nie mów tak do mnie. Jak się masz, kochanie? Tak się martwię o twojego brata, szwagierkę i dziecko. Nie wiem, co się stanie. Dobrze się czuję? Nie wiem. Adriana, uspokój się. To twoja wina. Adriana, por favor, w tym pokoju jest za dużo osób. Ricardo, twoja obecność najbardziej ją denerwuje. Zostawcie nas samych. Pani może zostać. Jak ona się czuje? Dobrze. Dali jej coś na uspokojenie. Kim jesteś? To Marina. Od dzisiaj będzie mieszkać w naszym domu. Ty i Ricardo macie ją traktować jak siostrę. Ricardo, zaczekaj. Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Pani już mi zrobiła awanturę. Lepiej wrócę do swojej dzielnicy. A gdzie zamieszkasz? Twój dom spłonął. Mam tam przyjaciółkę Laurę. Ona mnie przygarnie. Zawsze była dla mnie dobra. Nie będziesz mieszkać kątem u kogoś. W pańskim domu tak będzie. Wcale nie. Potem ci to wyjaśnię. Każę kierowcy odwieźć cię do domu. Ciekawe, jak się czuje Marina w domu twojego szefa. Don Guillermo nie przyszedł do pracy. Jutro go spytam. Widziałeś swojego uwielbianego Ricardo? Nie jest moim uwielbianym Ricardem. Jest żonaty. Nie mówmy o tym, proszę. Zachowujesz się jak zakonnica. Właśnie ty powinnaś zapomnieć, że jest żonaty. Adriana jest kretynką. Nie jest z nią szczęśliwy. A z tobą mógłby być. Choć bardzo go kocham, to jednak muszę zapomnieć o tej miłości. On należy do innej. Nie rozbiję tego małżeństwa. Nigdy. Ricardo. Tranquila. Spokojnie. Jestem przy tobie. Straciłam dziecko, czy mi się wydawało?
Niestety straciłaś je. Ricardo mnie zostawi. Bez dziecka poprosi o rozwód. Rozstanie się ze mną. To nie jest konieczne. Zrobiłam wszystko, żeby go zatrzymać. Manipulowałam nim. Udawałam ofiarę. Zaszłam w ciążę, żeby został ze względu na dziecko. Nic się nie udało. A bez dziecka żegnaj małżeństwo. Nie zostawi cię. Musimy się o to postarać. Nikt nie zna Ricarda lepiej ode mnie. Niedługo będziemy świętować drugą rocznicę waszego ślubu. To małżeństwo nadal musi być udane. Nigdy nie było udane. Twój syn mnie nie kocha. Pamiętaj, co ci mówiłam. Mężczyzn trzeba trzymać krótko. Rób, jak ci każe, a mój syn cię nie zostawi. Kiedy spadłam ze schodów, była tam jakaś kobieta. Kto to? Niejaka Marina. Bracie, nie ponosisz winy za śmierć twojego dziecka. Przyniosłem kawę. Dzięki niej będzie łatwiej czekać. Chcę z wami porozmawiać. To nie jest odpowiednia chwila, ale... chodzi o Marinę. Kim jest ta dziewczyna? I dlaczego zamieszka w naszym domu? Marina jest córką twojego ojca. Twoją przyrodnią siostrą. Należy do rodziny Alarcón? Lauro, idź na zakupy z Mariną. Zaprowadź ją do najlepszych sklepów i kup jej wszystko, czego potrzebuje. Sukienki, spodnie, bieliznę, buty, perfumy. Perfumy też? Są drogie. Mama mówiła, że to luksus. Wystarczy mydło. Nie potrzebuje perfum. Każda panna używa perfum. Dzięki nim może kokietować. Nie muszę kokietować. Muszę zacząć pracować na motorówce Don Licandra. Ale nie mogę, bo jeden z pańskich bratanków ją zniszczył. Muszę jakoś za nią zapłacić. Nie będziesz pracować. A sprawę motorówki załatwię. Ty kup sobie co chcesz. Laura i Pastora pomogą ci wybrać najpiękniejsze rzeczy. Kupimy ci ładne ciuszki. Będziesz ślicznie wyglądać. Laura, Pastora, nie ograniczajcie wydatków na moją... na Marinę. Dobrze. Jest pan dobrym człowiekiem. Dom Alarcón Moralesów. Co słychać w domu? Nie jest dobrze. Don Guillermo poprosił swoją sekretarkę i pastora, żeby kupili tej motorowodniaczce wszystko, czego potrzebuje. O kim ty mówisz? O Marinie. Ona zarabiała na życie, wożąc ludzi motorówką. Będę panią informować. Co powiedziała Gertrudis? Marina już złapała wiatr w żagle. Idzie na zakupy, bo takie było życzenie Don Guillermo.
Musimy na nią uważać, bo jest bratanicą Guillerma, więc może odziedziczyć jego majątek. Guillermo może faworyzować ją i Eliasa, bo to jego krew. A Ricardo zostanie wydziedziczony. Nie pozwolę, żeby Guillermo wydziedziczył mojego syna Ricarda. Kiedy on umrze, jego majątek musi przejść w ręce moich synów. Cała jego flota również.